We started as carpenters, bankers, artists and teachers from Edinburgh, Sydenham, Vancouver and Adelaide. Together we became soldiers. At the going down of the sun and in the morning, we will be remembered. Khan is at long last in Allied hands. Your 3rd Battalion has paid dearly, and yet one last task remains. Orders are to neutralize the SS Panzer Division south of Khan. Until they are silenced, Khan will not be secure. Zgadzam się z tym bardzo. Nie wywala gry. Na szczęście nie wywaliło gry. Witam was wszystkich w kolejnym odcineczku. Może już ostatnim, może już kolejnym. Cholera wie, ile to jeszcze ma misji. Musiałem przerwać ogólne nagrywanie, więc nie zaczynam z tamtego ekranu, więc widzę was w kolejnym odcinku. Zobaczmy, jak to będzie działać. Kurde, nie wiem, jaki poziom trudności jest tutaj. Czy poprzedni, czy nowy? Cholera wie, nie patrzałem. No dobra, zobaczymy, co tutaj nas czeka. Forward Security has run into lead elements of the 1st SS Panzer Division. They've set up a hasty defense here at the rail station. There are two small hamlets, Solier and Four, en route to Borgabus. We can expect all approaches to be heavily defended. We need to establish a foothold and secure those hamlets. From there, we can engage the panzers in the open, where we can use our numbers to smash the 1st SS. The loss of Khan left Jerry a bit upset. The 1st SS will be throwing all they can at us. All this open ground will make us sitting ducks. Make sure our tanks watch this tree line. If there are any 88s in there, it will turn this whole stretch of road into a kill zone. Once the panzers have been neutralized, have 3rd Battalion secure Borgabus. It has all come down to this. Godspeed, Captain Cutting. Dobra, zobaczymy, jak tam pójdzie tutaj. Mamy prostą misję. Mamy jeszcze pomoc. Dobra, mocno uzbrojone mówią. Jadą nasze tu czołgi pomocnicze. Coś mi tu śmierdzi. Za łatwo oddali nam to. O kurde. O kurde. ABRE has reached its designated grid. Nasze czołgi zaraz stracimy. Dobra, nasze czołgi muszą tutaj zatrzymać się. Możemy troszeczkę za bardzo wleciał do przodu. Możemy tu zginąć. Dobra,
Dobra, troszeczkę spierdziliłem to, bo wleciałem tam prosto na ich muszkę. Dobra, oni tam atakują północ. Tank drivers are now able to provide hold down protection. Dobra, drzewo się tam buguje. Mamy wsparcie, mam ten. A gdzie mamy główną bazę? Nie mamy głównej bazy. Dobra, zaraz wyślemy czołgi. Nasi przyjaciele tam bardziej spuszowaliśmy. Mamy czołgi ranne. No nic, wyślemy tam czołgi, polecimy od razu. Dobra, podlećmy tam. Zobaczymy, czy mają zabezpieczone ziemię tutaj. Czy gdzieś nie mają zaminowane terenów. Mam nadzieję, że nie. Tam coś poleciało w kosmos. Oho, ho. Czołgi wycofywać się. To był największy błąd mojego życia. Strzela go. Nice, nice, nice. Potrzebujemy więcej piechoty. Już kurde, nie ma tu dużo piechoty. Wsparcie czołgów. Wsparcie samolotów. Artyleria. Nie wiem właśnie, czy wziąć czołgi, chociaż to będzie bitwa czołgowa, więc... Ale nie mamy tutaj bazy podstawowej. Nie można brać normalnych żołnierzy. Nie mamy sztabu polowego. Dobra, te czołgi muszą się wycofać, bo tam nas ostrzeliwują ostro. Nie no, będziemy musieli chyba zraszować czołgami to. No, chyba będzie trzeba. Oni tutaj dają sobie radę, jakoś tam walczą cały czas. Ogranicz straty w czołgach. Jak ja kurde te straty, nie da rady chyba. Max 10 czołgów.
Nigdy nie miałem tego czołgu, chcę go zobaczyć. Dobra, wyślemy te 6 czołgów tam na front. Czysty front, nie? Jak tam nasza góra? O, oni tu próbują walczyć, tylko widzicie, rozstawili się i dupa. Ja chcę zaatakować północną część tą, no muszę puścić tam armię. Dobra, i ludzie. Wypierdzielą się, to się wypierdzielą. Wlatujemy tam całą gwardią, jaką mamy. Jest tam dużo dzieł, musimy je zniszczyć. Straty w czołgach kompletnie. Straty w czołgach ogromne. Kurde, dostaliśmy w pierdziel. I to niezły. Trzeba przygotować drugą brygadę czołgową. Ohoho, 100 paliwa. Ale straciliśmy tak naprawdę większość wojsk, jak teraz my tam zaatakujemy. Jest tu baza, patrzcie jak schowana. A mi jej brakowało. Dobra, teraz damy radę. Dragoons confirm that Churchill has arrived at your designated RV. Teraz to jakoś pójdzie, bo tak to było słabo, nie? Bez tego. Czołgi dostawał w pierdziel. Mamy zniszczone jeszcze kilka zostało, ale do tego potrzebujemy piechoty. No bez piechoty nie damy rady. Poleciałem czołgami i straciliśmy tyle czołgów przez to. Nawet bazy swoje nie postawili, swojego sztabu. Nie będą karabiny z granatnikami, będzie od razu łatwiej. Przesuwamy całą bazę do przodu, na front. Dobra, damy radę. Taz rep shows we lost a lieutenant. Ready to set. Ready to copy. Hold you. Last. Now let's go.
Ten mój atak pierwszy był wielką, wielką porażką, ale kolejne będą lepsze. Jakbyśmy mieli komandosów, to łatwo by nam poszło, ale ja te Churchille lubię. Masz typek tam broni, pozycji. Ale są tam rozstawieni, nie? Tam by się komandosi przydali i to bardzo. Te karabiny z granatami są spoko. Jeszcze są trzy działa tutaj. Dobra, jeszcze dwa oddziały zrobimy. Ale nam tu idzie, ale dobra, nasz typek jest z tyłu. Tu jest oddział. Użyjemy ich własnej broni, nie? Nie dadzą nam jej użyć. Dobra. Karabiny z granatami. Ciekawe w ogóle jak to wygląda, nie? Bo tak kurde nie... O kurde, mój przyjaciel zostaje w pierdzie. Dobra, żeby oni tak nie stali, wysyłam ich tam na pomoc. Dobra, bierzemy super wielki czołg. Dobrze atakują. Kurde, ale zniszczyć te tutaj gówna. Przydałyby się mini czołgi. Kapitana trzeba zrobić. Dobra, zróbmy kapitana. NCO's reporting they have destroyed a German target.
Dobra, zniszczyliśmy, zostało jeszcze jedno działo tam na plecach. Trochę wspomogliśmy naszych sojuszników tu. Wiem, że się wolno przesuwam. Dobra, czołgi jakoś sobie dają radę. 600 zasobów ludzkich. Zneutralizujmy to. Czemu tak się skradają? Ja bym wolał, żebym biegli. Trzeba uważać, bo to jest jeszcze działo. Ale się tu klepią pięknie. Dobra, wyeliminowaliśmy wszystkie. Ja miałem tyle czołgów. Mamy jednych działo na zarąbiście ogólnie. Ale mam bardzo mało czołgów, porównując do innych tam gier. Wiem, że to moja wina, bo żebym rozpierdzielił wielu z nich. Gdzie są te małe czołgi moje tutaj? To jest tygrys w ogóle. Wlatujemy tam ostro. Kontakt.
reporting they have destroyed a German target. Dobra, wlatuję. O Jezu, ile tam jest czołgów. Ich dywizja wielka jest tam. Możemy zrobić więcej tych Shepardów ogromnych. Firefly. Shermanów, przepraszam. Czekamy na więcej czołgów. Nasze czołgi się okopały i teraz są nie do zniszczenia. Tak, będziemy tą misję grać myślę do końca. Zróbmy ją do końca. Trzeba wspomóc tam piechotę. Oni też healują, dlatego musiałem to zrobić. Dobra, ruszamy całą armią. Tam jest czołgów, co? Tygrys, ogromne mają maszyny. Jak tam nasi sojusznicy? Oni sobie stoją, nic nie robią, widzę. Niezbyt przydatni. Ale ich tam zbombardowano. To nie był mój czołg? Churchill support rolling out. Coś mi tu zginęło. What the hell is that czołg, kurde. Co za popierdzielony czołg tam jest. Dobra, bo ja tutaj się troszeczkę wpierdzieliłem tymi czołgami, nie? Tamten czołg jakiś popierdzielony był. Ty, jak mamy rozwalić czołg, który nas na hita ma? German target has been destroyed. Good hit, lad.
Trzeba tu kurde chałupicę walnąć zaraz. Nie widzę innego planu, nie? Zdjęli nam wszystkie tamte czołgi duże. Szepardy moje piękne. Kurde no. Damy radę, damy radę. Infantry section is being reinforced. O kurde, oni nas atakują teraz. Plecy mi tu chcą zrobić. Co jakby nasz sojusznik zaczął pomagać, to by było świetne. Dobra, szybko. Na front wracamy, na front wracamy. Niech ten czołg tylko przeżyje jeszcze trochę. Musi ich od boku tu zajechać. Kurde, ile oni mają? Się tam na połowę czołgów mam rozwalone. Dobra, czołgi do ataku, tam szybko pomóc. Kurde, zepsuli nam skład naprawczy. Za dużo tych czołgów wroga, nie? Jak ja mam tutaj kurde przeżyć swoimi czołgami, jak nie mogę się przebić cały czas? W końcu muszą mu się skończyć, nie? Z każdej strony nas tu próbują dojechać. No, słabo, słabo, słabo. O
Oj, po naszym czołgu. No dobra, zostało im tam z 4, 5, 6, 7 czołgów. Wysoką cenę zapłaciliśmy za przebicie się tych przez te czołgi. Z tej strony nie spróbowałem, ale już z tej strony się tak przebiłem, że myślę, że tam polecimy. Chciałem zbudować tam sztab bojowy, obronny, żeby zbombardować ich. Trzeba to zrobić już. Zniszczyli mi go teraz. Dobra, to jeszcze inwazja na Normandię z ogniem. To by był dobry. Dobra. Nie ograniczyliśmy strat w czołgach, to jest już wiadome. Ale oni tam coś robią. Oczyść. Oni chyba na nas wyruszyli czołgami w ogóle. Aha, coś tu jedzie. Coś tu trzeba zrobić z nimi, bo na razie jest ciężko. Tak, tu jest cała ich. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam jest ten wielki Tiger. Mamy, kurde, dużo amunicji, ale mamy mało ludzi. Niezwykle potężny czołg. Potrzebujesz zasobów. No wiem, nie mam zasobów cały czas. Trochę mi to przeszkadza już. Chciałbym chałupicę zbudować. Dobra, zróbmy to do końca, bo już 40 minut nagrania, będzie to długa misja. Chyba misjami najlepiej nagrywać, wtedy się gra nie psuje, tak? O, kolejny się robi? Nie, to jest ten. Zaraz zaczniemy ich tutaj gdzieś stały te czołgi. Oho, ho, trzeba odpowiedzieć ogniem. Dobra, lubcie kolejny czołg. Bo mi tam, kurde, nie dadzą tej haubicy zbudować. Zniszczcie ten czołg. Jest. Dostał ten wielki czołg jeszcze tutaj. Pursue those hellhounds into their graves.
No i to chcę słyszeć. Udało mi się wycofać. Jeden czołg zdążył spierdzielić do tyłu. No i lecimy do przodu. Mamy oddziały jakieś ludzkie, właśnie nie mamy. Taki jest minus. Tyle na oddział ludzi, ja pierdzielę. Ale musimy mieć oddział ludzi. Tutaj nasi sojusznicy mają w pupie nas. My tu tylko robimy atak. Dzisiaj i tak jest wolny bardzo. Dobra, strzelamy, nie? Co to było za niszczyciel czołgów tam? Pierdziele. Czołgi nie mogą wjechać do tego miasta w ogóle, nie? Zauważyłem. Coś nas tak tu, kurde... Ciężko tu wejść. Musimy poczekać. Bo zobaczcie, jak dostajemy w pierdziel. Mamy tylko dwa czołgi znowu. Ja pierdziel. Dużo czekania tutaj. Nie poddam się, nie? Dobry przeciwko czołgom. O. Tu jest ten czołg popierdzielony. Dobra, trzeba to zbombardować. My nie możemy tu podejść, nie? W ogóle. Nieważne, co ja będę atakował, czy nie, oni się nie ruszą. Kurde. Tu jest jakiś czołg dziwny, który wszystko niszczy na strzała. Niszczyciele czołgów, jak tych przejść? Trzeba podejść, zobaczyć, co tam, jaka jest sytuacja. Co tam w ogóle jakieś wojska robią, nie, na plecach? No, ciężko będzie zająć to miasto. Ciekawe, jak z drugiej strony jest sytuacja. Chyba, żeby zrobić sztuczny tłum czołgów, czyli tych najsłabszych, które jadą bardzo szybko. Myślę, jak tu wejść. Byście się przydali, nie? Atak tędy jest bezsensowny, bo nas rozpierdzielą od razu. Z tej strony też nas rozpierdzielają. Ciekawe, co jest z tej strony. Zawsze można zrobić drugą haubicę za 10 aż. I będziemy ostrzeliwać ten teren w kółko. Aż nie wiem. Tam też jest czołg.
Kurde, ciężko będzie to zdobyć, ciężko. Patrzcie, co jest za czołg. SS. To jest taki jeszcze jeden. I tu jest jeszcze. Czy ja mam najwyższy poziom trudności, czy co? Że ich nie mogę skichać. Naprawdę. Trzeba rozmyślać, jak to zrobić, żeby to zrobić.